W Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odbywają się uroczystości odpustowe ku czci zaśnięcia i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nabożeństwem fatimskim 13 sierpnia rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej bazylice, triduum odpustowe, które od modlitwy pokutnej fatimskiej prowadzi nas do tajemnicy zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, którą przeżywać będziemy 14 sierpnia. Tego dnia przybędzie do nas ksiądz biskup Stefan Cichy, aby podczas specjalnej uroczystej Eucharystii o godzinie 18, połączonej z procesją zaśnięcia Matki Bożej, celebrować tą wielką tajemnicę wiary w życiu Maryi i w życiu Kościoła powszechnego. Także i następny dzień, dzień 15 sierpnia, to sama uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół celowo nie dogmatyzował tego, w jaki sposób Maryja przeszła do chwały nieba. Pozostawił tutaj otwarte drzwi dla teologii, dla pobożności ludowej. Ale podkreśla, że jest to pierwsza córa ludzkiego rodu, która w szczególny sposób została przez Pana Boga wywyższona. Dlatego między innymi tradycją ludową święcimy w liturgii Kościoła wiązanki ziół i kwiatów. Chcemy poprzez te wiązanki ziół i kwiatów wyrazić naszą wiarę, że Maryja jest najpiękniejszym owocem ziemi. Że to ona jest najpiękniejszym owocem ziemi, który został przez Pana Boga wywyższony do chwały nieba. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do udziału w tych wielkich i radosnych uroczystościach i w dzień zaśnięcia Matki Bożej w poniedziałek 14 sierpnia podczas uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa o godzinie 18 połączymy tą uroczystość z procesją zaśnięcia Matki Bożej. Ta głęboka kultura czci Maryi właśnie w ten sposób jednoczy nas tutaj od wielu dziesiątek lat, szczególnie tych, którzy przybyli ze wschodu, ale i także tych, którzy przybyli z krajów bałkańskich. Serdecznie wszystkich zapraszamy także w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia. W naszej bazylice wówczas program liturgii będzie przebiegał tak jak w każdą niedzielę. Na każdej mszy świętej święcić będziemy wiązanki ziół i kwiatów, przypominające nam najpiękniejszy owoc ziemi, jakim jest dla nas Matka Boża. Wszystkich serca na te uroczystości zapraszamy. Wszystkich serca zapraszamy do tego, żeby przeżywać przy ołtarzu Chrystusowym w naszej bazylice te wielkie tajemnice wiary związane z osobą Maryi i tak głęboko związane z naszym codziennym życiem. Wszystkich Państwa z serca zapraszamy.